PRL-u i w początkach transformacji. W środowisku łódzkich gejów morderca się pojawił. Zabijał swych kochanków i zabierał z chat ich fanty. Czy używał rękawica, także prezerwatyw? Krępy blondyn wydziaranej, co znał się na Arsamandi. Nauczył się w poprawczachu, wychowawca go tam zgwałcił. Orientacji swej nie trawił, chyba a więc na ofiary. Projektował swą nienawiść sznurami i nożami. I choć mimo rysopisów nie udało się go schwytać, nie dosięgła go Temida, za to może wirus Adidas. Popularny w środowiskach gejów i dziwek męskich, co dla wody albo hery sprzedawali swoje dzieki. Krępy blondyn wydziarany, co znał się na Arsamandi. Nauczył się w poprawczachu, wychowawca go tam zgwałcił. Orientacji swej nie trawił, chyba a więc na ofiary. Projektował swą nienawiść sznurami i nożami. Jaki morał płynie z tej historii chorej, w której często orgazm mutował w agonie? Wie co o tym duchy, po co zaszły te zdarzenia? Trupi Petor już dawno wywietrzał jak wspomnienie. Ah.